Liderzy Parlamentu Europejskiego zszokowani. Poważny zamach na całą Unię Europejską. Szefowie frakcji w Parlamentu Europejskiego o udziale rosyjskich służb w wybuchu w Czechach. Jesteśmy zszokowani. Atak z udziałem rosyjskich służb wywiadowczych gru na obywateli europejskich w którymkolwiek z państw członkowskich Unia Europejska należy postrzegać jako poważny zamach na całą Unię Europejską. To niedopuszczalny akt wrogości, piszą szefowie pięciu frakcji w Parlamencie Europejskim. Jesteśmy zszokowani niedawnymi doniesieniami o udziale rosyjskich służb wywiadowczych gru w wybuchu składu broni w Czechach w 2014 roku, w którym zginęło dwóch obywateli Czech. Ci sami agenci GRU są powiązani z otruciem Siergieja i Julii Skripalów w Wielkiej Brytanii i w 2018 roku. To kolejny atak osób powiązanych z państwem rosyjskim na suwerenne terytorium Unii Europejskiej. Pokazuje to, jak daleko może się posunąć Rosja, żeby osłabiać Europę, i ponownie potwierdza niebezpieczne i wrogie zachowanie rosyjskiego rządu, czytamy w liście podpisanym przez szefów pięciu grup politycznych Parlamentu Europejskiego. Podpisali się po nim Manfred Weber EPL, Irak Segarcia Perez Socjaldemokraci, Esamper Sand, Dacian Ciolos Liberałowie, Re, Philip Lamberts i Skekeller Zieloni oraz Ryszard Legutko i Rafael Fittoek. Wśród sygnatariuszy nie ma przedstawicieli prawicowej frakcji Tożsamość i Demokracja ID oraz skrajnej lewicy GUE/NGL. Atak z udziałem rosyjskich służb wywiadowczych GRU na obywateli europejskich w którymkolwiek z państw członkowskich Unia Europejska należy postrzegać jako poważny zamach na całą Unię Europejską. To niedopuszczalny akt wrogości, podkreślili europejscy politycy. Dziś w pełni solidaryzujemy się z Republiką Czeską i wzywamy wszystkie państwa członkowskie i Radę Europejską do okazania solidarności również poprzez przyjęcie zdecydowanych, wspólnych i konkretnych środków wobec Rosji w odpowiedzi na ten atak, domagają się szefowie frakcji.